Siema. Jesteśmy w Muzeum Życia w PRL. Jesteśmy bez rowerów, ale zaczynamy. Matki, odbierz telefon. A tutaj Władysław Gomułka. I Kasprzak. Te radio to chyba każdy pamięta. I Walkman. Kajtek.
pasta do zębów Bambino. Czy ktoś korzystał kiedyś? Czy też nie? Stanisław Bareja, zwany królem polskiej komedii lub królem krzywego zwierciadła, uznawany jest od lat za reżysera kultowego. Takim samym statusem cieszą się jego filmy z misiem na czele. Jednak mistrz komedii chętnie grywał także epizody u swoich kolegów reżyserów. Muzeum Życia w PRL-u znajduje się w miejscu, w którym w latach 60. mieściła się restauracja Hawana. To w niej powstały zdjęcia do filmu Jerzego Hoffmana i Edwarda Skurzewskiego Gangsterzy i filantropi. W 1962 roku, w którego drugiej noweli pod tytułem Alkoholomierz Stanisław Bareja wcielił się w klienta restauracji, zajadającego ze smakiem golonkę. Ujęcie to powstało właśnie w miejscu, na które Państwo patrzycie. Duch Barei jest tu więc obecny nie mniej niż w jego słynnych komediach. Może coś powiedzieć. Chyba uczyła się w tych literkach, co? Uczyłam się z tego, bo to jest jeszcze tato z tego. No to opowiedz co? Bardziej. Co? Że bardzo lubiłam te książki. Chyba każdy miał tego jeżyka. To tak kiedyś mieszkali twoi rodzice. Tutaj kuchenka. To teraz możesz prać pole na 2000. Ale to już uprałaś chyba, tak? Tak, to nie myślisz. Obowiązkami trzeba się dzielić. Obowiązkami trzeba się dzielić. Tak. Pamiętaj to. Będziemy się dzielić.
O, a powiedz, co to jest za film? Ale ty masz dużo butów, byś musiała posegregować te buty. Co? No, zobacz ile ty masz butów. No zobacz.